Wiemy, że twój były partner i jego żona spodziewają się dziecka. Czy to jakoś zmieniło wasze na przykład relacje na bardziej in plus? Na tematy mojego byłego męża nie rozmawiam. Tak też ustaliliśmy, że oni mają swoje życie, ja mam swoje życie i z miłą chęcią chciałabym się już od tego odciąć. I wszystko idzie właśnie w tę stronę. Rozumiem, że życzysz im dobrze. Jak najbardziej, życzę im bardzo dobrze. Ja trzymam kciuki, bo wiem, że Aga, miałam nic nie mówić, a tutaj proszę. Ja naprawdę gratuluję im i cieszę się, że w końcu im się udało, bo wiem, że długo się starali. A każda kobieta naprawdę potrzebuje takiego szczęścia i wiem, jakie to jest ważne w naszym życiu. Więc super, ja się cieszę.